Drutki elektryczne to jedne z najchętniej odwiedzanych miejsc przez ptaki. Stanowią one jednak śmiertelne zagrożenie dla tych zwierząt. Co roku wiele ptaków ponosi śmierć poprzez kontakt z drutami o wysokim napięciu. Wróblowi po rozstaniu ze swoim pisklęciem już jest wszystko jedno. Dziwić może jedynie zachowanie jaskółki, która dopiero co spodziewa się potomstwa. Pora jaskółek w celu zbudowania gniazda wybrała opuszczony budynek gospodarstwa rolnego. Wysiadywanie jajek wydaje się być mniej męczącym zajęciem niż dokarmianie piskląt. Przyszli rolnicy na zmianę doglądają jajek. Gdy jedna jaskółek pilnuje gniazda, druga może sobie pozwolić na odrobinę swobody. Minie jeszcze sporo czasu, zanim z jajek wykluje się pisklęta. Dlatego darujmy sobie podglądanie jaskółek. Zarówno jastrzębie, jak i myszołowy nie są zbyt interesującymi zwierzętami do oglądania, bowiem bardzo trudno jest je spotkać w ich miejscach lękowych. O ileż można oglądać kołującego myszołoma? A to jest ptak mechaniczny z rodziny beingowatych. Często mylony z erbasem pospolitym, który jest nieco większy od beinga. Beingi potrafią wytrzymać w powietrzu wiele godzin bez lądowania. A to akurat był bocian. I znów Bing. Ponownie bocian. Mało kto wie, że głównym pożywieniem bocianów nie są żaby, lecz myszy. Akurat ten bocian jest sztuczny. Został postawiony przez tutejszych mieszkańców, prawdopodobnie w celu odstraszenia kretów.
Mama prawdopodobnie słowik uczy swoje piskle samodzielności, które niedawno opuściło gniazdo. Mimo iż piskle jest już tak duże, że trudno je odróżnić od matki, wciąż jest zbyt młode, by samemu zdobywać pożywienie. Słowik nie bez powodu wybrał to miejsce. Stos moczczeli stanowi doskonałą ochronę przed drapieżnikami, a pod ich korą znaleźć można wykwint na robaki. Miejscowa flora potrafi przyciągnąć różne egzotyczne ptaki. To już jedna z ostatnich chwil, gdy matka przygotowuje obiad młodemu słowikowi. Przyjdzie taki czas, że piskle będzie samo musiała troszczyć się o swój własny żołądek. Wraz z końcem wiosny przychodzi lato. To oznacza, że niedługo nadejdzie zima. Dni staną się coraz krótsze, noce chłodniejsze. Niektóre ptaki odlecą na południe, ale za rok powrócą i znów będziemy mogli usłyszeć ich radosny śpiew.